18 grudnia. Kontempluję. Człowiek modlitwy nie myśli o owocach swojego trwania przed Bogiem. Nie nastawia się na nadzwyczajne doświadczenia. Nie myśli o mistycznych łaskach. Nie zakłada, że jego prośby zostaną wysłuchane. Nie kojarzy modlitwy tylko z dobrym samopoczuciem. Człowiek modlitwy jest człowiekiem wiary, a ta daje tylko jedną obietnicę. On będzie blisko. A skoro jednak On będzie blisko, to czego więcej ci potrzeba? Gałązka nie musi martwić się o to, czy przyniesie owoc. Nie musi wciąż się sobie przyglądać i badać, czy pąk się rozwija i czy owoc dojrzewa. Gałązka ma tylko to jedno zadanie – troszczyć się o to, by być złączoną z winnym krzewem. Ojciec Wilfried Stinnissen, Karmelita. To jest największym paradoksem, że sprawy najtrudniejsze w rzeczywistości są później z perspektywy czasu najprostsze. Dzisiaj chciałbym ci właśnie powiedzieć o prostocie modlitwy. I dlatego tematem naszego spotkania jest kontemplacja. Nie wiem, czy rozumiesz to słowo, tę postawę na modlitwie. Jeśli nie, to dzisiaj ją wyjaśnimy. W rzeczywistości na modlitwie człowiek dużo zazwyczaj chce mówić. Chce ze swoim Stwórcą, ze swoim Bogiem się komunikować. A zatem prosi, wręcz zasypuje prośbami swojego Boga. I dobrze, bo Jezus mówił, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. A zatem trzeba prosić. Oczywiście człowiek stara się dziękować za to, co doświadcza i przepraszać, bo różnych sytuacji z pewnością w życiu doświadcza. Natomiast jest istotne, abyś na modlitwie też był, trwał. Święta Teresa od Jezusa, upraszczając nie tylko definicję modlitwy, ale życie, które jest modlitwą, mówi, że modlitwa oznacza patrzeć na tego, który patrzy na mnie. Przychodzisz i po prostu jesteś. Przychodzisz i trwasz. Nie musisz myśleć za dużo, nie musisz rozważać, nie musisz sięgać po kolejny, konkretny tekst. Oczywiście być może czasami on się przyda, ale istotne jest, abyś był, abyś kontemplował, abyś patrzył. W kolejności warto tę postawę również przenosić w prozę życia. W jaki sposób? Tutaj z pomocą przychodzi bardzo ciekawy, libański, maronicki mnich, błogosławiony Stefan, który w prostocie swojego życia powtarzał sobie przy różnych obowiązkach: Bóg na mnie patrzy. A zatem ten czwarty sposób, o którym dzisiaj chciałbym ci dopowiedzieć, bo trzy wcześniejsze poruszyłem już we wcześniejszym odcinku, to kontemplacja, to trwanie, to bycie, to obecność. Czasami będzie ci się wydawać, że tracisz czas, ale w rzeczywistości po prostu jesteś. Bóg mówi, jestem, który jestem. Jestem Emmanuelem, czyli jestem z tobą. A zatem nie martw się, czy gałązka twojego życia będzie przynosiła takie, czy też inne owoce. Istotne jest, abyś po prostu, jak gałązka w winnym krzewie, po prostu trwał. Jeśli będziesz trwał, to owoce na pewno będziesz przynosił i to solidne. To właśnie da ci kontemplacja, którą potwierdzają zakonnicy żyjący w tej karmelitańskiej pustelni.